Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu o asertywności. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy musisz spełniać oczekiwania innych ludzi, czyli o stawianiu granic. Jeżeli często uginasz się i robisz to, czego oczekują od Ciebie inni, kosztem oczywiście swoich potrzeb, no to zobacz ten odcinek. A jeżeli wcześniej nie widziałeś pierwszego, no to zapraszam Cię do pooglądania całego cyklu o asertywności. Ja nazywam się Barbara Lech, jestem coachem, jestem trenerem. Pracuję w tym zawodzie od 2010 roku. Rozwijam biznesy moich klientów właśnie w tematach pewności siebie, asertywności, prokrastynacji, a w zasadzie odwrotnej prokrastynacji i realizowania swoich celów. Tam bardzo często pracujemy nad tematem granic, poczuciem własnej wartości, no i oczywiście konsekwencjami, jakie to wszystko niesie. No i o tym dzisiejszy odcinek. No bo pytanie, czy ty musisz spełniać oczekiwania wszystkich osób, innych ludzi? Często moi klienci przychodzą do mnie na sesje coachingowe i okazuje się, że największym problemem albo jednym z tych większych są oczekiwania, jakie wobec nich mają nadal rodzice. A w zasadzie spełnianie tych oczekiwań. No bo pomimo tego, że ty masz może dzisiaj 30, 40, a czasami nawet 50 czy 60 lat, nadal jesteś dzieckiem swojego rodzica. I nie zawsze granice zostały wystawione w odpowiednim momencie i często ten rodzic nadal myśli, że ty masz lat 10, 15, a czasami nawet 8. I teraz pytanie, czy spełnianie oczekiwań rodziców w różnych tematach nadal jest słuszne, czy niekoniecznie? Czy temat empatii, a tego, że zupełnie się poddajesz, to jest coś blisko siebie, czy daleko? Jak myślicie? Ciekawa jestem bardzo, jakie macie zdanie w tym temacie, bo często, kiedy mówię o tym, żeby na przykład asertywnie odmówić rodzicom spędzenia z nimi świąt Bożego Narodzenia, bo na przykład nasz partner ma inne plany, albo mieliśmy już wcześniej jakieś inne plany niezwiązane z taką wizytą czy wspólnymi świętami, to pada hasło, ale mamie będzie przykro. Ale mama się obrazi, nie, to w ogóle nie wchodzi w grę, tak? Tam przez miesiąc nie będzie ze mną rozmawiała. Albo nie, no to w ogóle i tutaj się pojawiają opcje takie, że faktycznie my siebie zdecydowanie ustawiamy znowu w tej skośnej relacji w analizie transakcyjnej, czyli jest rodzic i ty, pomimo tego, że masz tych lat sporo, nadal ustawiasz się w roli dziecka, które obawia się skarcenia przed rodzica. Takie przykłady można mnożyć, tak? Te święta to jest taki bardzo sztandarowy i często powtarzający się przykład, że właśnie rodzice oczekują, że pojawimy się u nich na świętach albo że spędzimy te święta z nimi w ogóle całkiem, a nam to nie za bardzo jest w smak. No i teraz pytanie, tak, co się może wydarzyć? Oczekiwana reakcja albo tego, czego się spodziewamy, no to zazwyczaj właśnie konsekwencje w postaci tego, że mama będzie płakać przez całe święta, bo się poczuje odrzucona, że się więcej nie odezwie i tak dalej, i tak dalej. I my właśnie tego się obawiamy. Tak, obawiamy się i teraz za chwilę dojdziemy do tego czego. Inny przykład, chcesz pójść na studia, mówisz, komunikujesz rodzicom na jakie, a tu nagle burza w domu, bo to nie tak miało być, gdzie na jakąś tam rachunkowość, przecież ty masz być prawnikiem, tu cała rodzina na ciebie liczy, nie? No i ty mówisz, ale to jest temat, który mnie pochłania, który mnie interesuje. Ja nie chcę być prawnikiem, ja chcę być księgową. I w tym momencie właśnie jest na przykład konsekwencja twojego wyboru. Rodzice mówią, dobrze, to rób sobie co chcesz, ale na ten moment przykręcamy ci kurek, nie będziemy ci tego finansować, idź do pracy, zobacz jak to jest. W ogóle mama w histerii na przykład, płacząca, mówi, nie będę się do ciebie odzywać, jak pójdziesz po rozum do głowy, to wróć. No i co teraz? To tak z grubej rury, słuchajcie, ale taka jest prawda, że często to właśnie są tematy, z którymi do mnie przybywacie. Co teraz zrobić? Poddać się? Nie wyznaczyć granic? Nie uznać swojej dorosłości i decyzji? Ugiąć się pod wpływem tego, co robią rodzice? A czyj to będzie problem? I tu jest kluczowe pytanie, tak? Że oni się przestaną odzywać, że będzie im przykro, że nie dostaniesz pieniędzy na swoje studia? No właśnie, tutaj się pojawiają konsekwencje naszych działań, ale uwaga, często tak naprawdę za tym wszystkim kryje się obawa.
Obawa tego, że coś stracimy. Często boimy się odrzucenia. Nie chcemy sprawić komuś przykrości. Nie chcemy, żeby nasza przyjaciółka, znajomy poczuł się źle. Nie potrafimy komuś odmówić, powiedzieć: nie, wiesz co, nie mam ochoty dzisiaj wychodzić z tobą na miasto. Postanowiłam, że zostanę w domu. Albo nie potrafimy powiedzieć koledze w pracy: wiesz co, to jest twój zakres obowiązków. Zdecydowałam, że już nie będę ci pomagać przy tym projekcie, bo to ogranicza moje możliwości wykonywania swojego zadania. Poproś szefa, tutaj już jest rada, więc możemy sobie tutaj już obciąć to, tak? Po prostu mówimy nie. No właśnie, czemu my tego nie robimy? Miałam kiedyś taką klientkę, która mi potrafiła powiedzieć, że kiedy już ma zaplanowany piękny wieczór sama ze sobą, kiedy chce zobaczyć sobie jakiś fajny film albo wziąć aromatyczną kąpiel, i dzwoni jej siostra i mówi: słuchaj kochana, możesz do mnie wpaść, bo chcemy iść do kina z mężem i nie ma kto z dziećmi zostać, to ona, wiecie co robi, rezygnuje z tego wszystkiego. Wypuszcza wodę z wanny, tak, gasi świece, odkłada film na potem i jedzie. Ponieważ nie potrafi powiedzieć stop i nie potrafi wyznaczyć granic i nie potrafi odmówić. Dlaczego tak robimy? Boimy się odrzucenia. Boimy się, co sobie ktoś pomyśli. Boimy się, że ktoś będzie się z tym źle czuł, że będzie mu to trudno znieść. Nam też jest trudno znieść obraz tej płaczącej mamy, która będzie cierpiała, bo nie chcemy przyjechać do niej na Wigilię. Nam jest nie w smak poniesienie konsekwencji w postaci tego, że nie będzie nam rodzic czy rodzice finansował studiów. My czujemy się z tym źle, że kolega może w pracy pomyśleć, że jesteśmy niesympatyczni, tak? Obgada nas na forum innych. A co z tobą? A co z twoimi potrzebami? Bo konsekwencją tego, że ty jednak przyjedziesz na te święta do rodziców, będzie to, że twój partner się obrazi. A może on powie: wiesz co, to ty jak tak wybierasz, to jedź, a ja pojadę na te nasze wymarzone wakacje na nartach i tam po prostu będę z dziećmi albo sam, a ty no idź do rodziców, skoro tak wybierasz, tak? Nie czujemy się z tym komfortowo. Kiedy pomagasz koledze w pracy, ciągle i ciągle zawalasz swoje zadania albo robisz nadgodziny. Kiedy pomagasz siostrze, która nie patrząc na twoje potrzeby, komunikuje ci swoją potrzebę od po prostu z minuty na minutę, to znowu działasz przeciwko sobie. A potem nie mamy poczucia własnej wartości, nie mamy pewności siebie, no bo przedkładamy potrzeby innych nad swoje. I teraz, czy stawianie granic jest łatwe? Nie, na początku na pewno nie jest łatwe. Ale kiedy zaczynamy to robić i zaczynamy komunikować się asertywnie, mówiąc o swoich potrzebach i uczuciach, to pomimo tego, że może to kogoś zranić, zaczynamy wyznaczać swoje granice. Sprawdź, jak to może zadziałać. Zbadaj, co się wydarzy, kiedy następnym razem, gdy ktoś cię o coś poprosi, zastanowisz się, zanim odpowiesz, bo możesz powiedzieć: potrzebuję chwili do namysłu, i przemyślisz to sobie, kto tu będzie miał realne straty. Bo zazwyczaj my sami też cierpimy. Bo decydując się na coś, żeby sprawić komuś przyjemność, żeby nie było kłopotów, żeby ten ktoś już nie narzekał, żeby nie cierpiał, żeby na nas nie nagadał, żeby nas nie odrzucił, to tak naprawdę odrzucamy siebie, swoją potrzebę, swoją niezależność i rezygnujemy z własnych potrzeb. Ustawiamy się od razu w tej pozycji: ja nie jestem okej. Ja mogę zrezygnować, ja mogę to zrobić za ciebie, ja mogę nie wziąć tej gorącej, aromatycznej kąpieli, a potem to się przenosi na inne obszary swojego życia. Więc twoim zadaniem dzisiaj, i tu masz kartę pracy, jest wypisanie kilku takich sytuacji. Sytuacja, twoje naturalne zachowanie, a w trzeciej rubryce wypisz proszę to, jak ty byś się chciał czy chciała zachować następnym razem, jak to skomunikować, co powiedzieć i po czyjej stronie stanąć. Dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka, zapraszam Was do obejrzenia innych playlist, zasubskrybowania kanału oczywiście, no i zostawienia komentarza. Czy łatwo jest Wam wyznaczać granice? Czekam na informacje. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj.